tutaj ta wysokość, czyli jak mamy 10-11 cm do końca tej robótki, musimy zacząć tutaj już robić ten dekolt. I to praktycznie ja robię w każdej robótce, ponieważ nie mam żadnych innych wzorów, a więc tak robię, to przeważnie funkcjonuje. Proszę zobaczyć, 10 czy 11, jak macie, ja mam akurat 10, możemy zacząć, jak mamy 10, zaczynamy tutaj już spuszczać. To znaczy, dzielimy na pół, przerabiamy na pół, robimy jedną stronę i później robimy drugą. I dopiero jak to zrobimy, robimy rękaw. A więc proszę zobaczyć, rękaw już mam podrobiony. To Wam zaraz też pokażę. Ale on sobie czeka, ponieważ jak będę spuszczała rękaw, on będzie musiał tutaj zacząć się spuszczać, a tutaj kończyć. A więc to jest bardzo ważne, że tutaj robimy na wysokość taką, żeby tu do końca było 10-12 cm. Możemy zrobić i 12, jak chcemy mieć większy dekolt. A więc po 16 oczek. Jedna strona musi mieć i druga. A więc ja robię teraz, pokażę Wam i wytłumaczę. 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 32, a więc po 16 oczek. I oczywiście dalej spuszczam ten brzeg przodu. Wbijam się oczywiście 2 oczka, przeciągam, mam jedno. Robię dalej, muszę uważać o to, muszę uważać, żeby te wszczelić się jakby w ten wzór i robię dalej. Jedno spuściłam, 2, 3, 4, 5, 14, 15 i 16. I to zostawiamy na razie. Tu nic się nie dzieje, ale musimy teraz już dalej przejść do tego spuszczania. Zobaczymy, czy tutaj jest 16. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, a więc jest 16. To Wam teraz pokażę dokładniej, ponieważ to jest bardzo ważne. I w każdym swetrze robię, można powiedzieć, tak samo. Mogę zrobić tylko więcej, mniej tutaj tego wycięcia. I spuszczam, to znaczy wbijam się w dwa oczka już tu. I spuszczam. Raz, jedno. Drugie. Trzy, cztery i to wystarczy na razie, te cztery oczka i później będą tu cztery. Za drugim razem spuszczę jeszcze raz, trzy, dwa i po jednym. I tak tutaj będę tą drugą stronę musiała robić, czyli cztery, trzy, dwa i po jednym, a tu cały czas tych bocznych po jednym. Pokażę. A więc spuściłam cztery. I dalej robię, muszę wskoczyć w ten wzór. Przechodzę na drugą stronę, zaczynam z drugiej strony tą robótkę, a więc jedno to brzegowe przerabiam, dwa robię jedno i w ten sposób mi się też te oczka zmniejszają, a tutaj przerabiam, gdzie prawe, prawe, lewe, lewe. Proszę zobaczyć, tutaj są na tym, to mi nie przeszkadza w ogóle. Tak to wygląda. Zaczynam drugi rząd i wbijam się raz, dwa. Dwa oczka. Spuszczam. Raz. Dwa. I możemy zrobić po dwa. Zależy, jak chcemy mieć szerokie. Możemy zrobić dwa i już po jednym, a możemy zrobić trzy, dwa i jeden. A więc ja zrobię trzy i dalej robię już ten wzór i tą robótkę do końca.
I za trzecim razem już dwa. Raz. I dwa. Nakładam. I raz, dwa. Dwa oczka. I resztę robię to, co zostaje już pojedyncze. I po tej stronie również pojedyncze. Czyli po jednym oczku ściągam i robię robótkę do końca. Jestem z tej strony i spuszczam już tylko i wyłącznie jedno oczko. Przerabiam. Znowu raz, dwa. Mam jedno, przerabiam. I teraz te dwa, które mi zostały, przerabiam, z dwóch robię jedno i zostaje mi jedno oczko. I tak to już wygląda. Tak to już wygląda pod szyją. Widzicie? I to musi być niżej jak ten tył, ponieważ rękaw robimy z przodu dotąd, a tył musi sięgać dotąd, spuszczając też. Zaraz do tego dojdziemy. A więc robię teraz drugą stronę, a tutaj urywam. Przewracam i przechodzę do tej strony, gdzie tutaj spuszczałam, bo muszę ten dekolt dalej spuszczać po tej drugiej stronie tak samo. Czyli 4, 3, 2, 1. Przykładam tą nitkę, zostawiam z 5 cm, żeby mi się nie ściągnęło i biorę te dwa oczka. Przerabiam, robię z niego jedno. Nakładam, tu mogę sobie pociągnąć. Już jedno mam zrobione. Raz, dwa. Już drugie oczko. Nakładam. Trzecie oczko nakładam, czwarte oczko i już robię tą robótkę znowu do końca i powtarzam te oczka takie jak tutaj mam, bo to jest lewa strona. To były cztery, teraz ściągamy trzy, raz, ale wiatr, dwa. I robię dalej. Dwa oczka ściągam. Dwa. Raz. Dwa. I robię już dalej. I teraz. Teraz raz i zostają dwa, a więc dwa na raz i urywam. I urywam nitkę, wyciągam i proszę zobaczyć, dwie części wyszły tak samo tutaj. Również tak samo, a więc tak to musi być. I teraz jak przymierzymy, od pachy proszę zawsze mierzyć, bo to jest ważne. Proszę zobaczyć, te dwie części są krótsze po zakończeniu, gdzieś o 3-4 cm. Teraz zmierzymy, może o 4. I tu jest prawie 5 cm. Krótsze, jedna i druga strona oczywiście tak samo. Krótsze jak tył. I to tak ma być, bo to jest ten przód. Tutaj doszyjemy, te rękawy dojdą.